Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku poświęconym baterii BIOS. Bateria BIOS, jakby nikt nie wiedział, nazywa się CR2032, a ogólnie w świecie informatyki komputerów nazywa się bateria CMOS, czyli bateria BIOS-u. Czyli bateria BIOS-u. Wymiana baterii BIOS w komputerze stacjonarnym. Dobra, zaczynamy. Jak wiecie, na moim kanale ten temat został już raz poruszony i nie skończyłem na tym. Jeszcze mnie kaszel męczy. Więc dzisiaj przejdziemy dalej do tematu. W komputerze stacjonarnym używana jest bateria CMOS. Nie będę tłumaczył angielskiego skrótu, jak to się wymawia. Znajdziecie sobie to w internecie. Do przechowywania ustawień konfiguracji sprzętowych. To jest właśnie do tego używana bateria CMOS w komputerze, żeby właśnie przechowywać datę, godzinę i tak dalej. Przechowuje ona również zapis daty i godziny. Każdy komputer jest wyłączony. Bateria CMOS znajduje się wewnątrz komputera i jest podłączona do płyty systemowej, płyty głównej. Żywotność baterii CMOS może różnić się w zależności od wykorzystania i otoczenia komputera, zwykle około 1,5 roku, 2 lata max ta bateria Wam wytrzyma. Najczęstszymi objawami awarii baterii CMOS są nieprawidłowa lub opóźniona data lub godzina systemu BIOS, utrata ustawień systemu BIOS po wyłączeniu komputera, komunikat o błędzie zatrzymania zegara itd. Czyli wiecie, itp. Czyli na przykład, kurde, jeżeli macie podkręcony procesor, to wam się wszystkie ustawienia wyzerują. Ramy tak samo, profile wrócą do ustawień fabrycznych, bo po prostu nie będzie układu zasilającego, który będzie mógł podtrzymać zapisane ustawienia w komputerze. No. Dobra. Jeśli bateria CMOS jest wyczerpana, ustawienia systemu BIOS zostaną utracone po wyłączeniu komputera. Po uruchomieniu komputera wyświetli się monitor o zresetowanie daty i godziny. Czasem utrata ustawień systemu BIOS może uniemożliwić załadowanie systemu operacyjnego. Czyli komputer wam kurwa stanie na ekranie z logiem producenta płyty głównej i dupa. No. A teraz wam przedstawię, co należy zrobić, żeby wymienić baterię BIOS. Pierwsze, odłącz kabel zasilania od komputera. Dwa, rozładuj ładunki statyczne, przytrzymując przycisk zasilania przez 10-15 sekund. Ja tak zazwyczaj robię. Ale jeszcze dodam, rozładuj ładunki statyczne z siebie, ze swojego ciała, przykładając palec do bolca ochronnego w gniazdku. To jest ten bolec w gniazdku, który wystaje z gniazdka. To jest bolec uziemienia. Przyłóż do niego palec, rozładowując z siebie ładunki statyczne. Jeżeli tego nie zrobisz, w większości przypadków jest tak, że możesz przekazać ładunek statyczny na sam komputer, co spowoduje jego kompletną awarię i będziesz mógł sobie iść do sklepu i kupić nowy. Punkt trzeci. Wymień baterię na identyczny rodzaj baterii CMOS. Komputery stacjonarne używają baterii
Zapoznaj się z oznaczeniami na baterii. Informacje dla tego modelu można znaleźć w internecie. Czyli bateria CMO zazwyczaj jest to bateria CR2032, ale w serwerach może się trochę różnić. No. Punkt czwarty. Wyjęcie baterii CMOS powoduje wymazanie ustawień systemu BIOS. 4, 5. Znaczy, upewnij się, że wkładasz nową baterię. Nie należy instalować używanej baterii, bo tam zazwyczaj każdy tam weźmie, niby wyjmie, potrzyma, czy ją przetrze z czegoś i włoży z powrotem. 6. Należy prawidłowo utylizować baterie zgodnie z wymaganiami władz lokalnych. Tak, to jest prawdą. 6. Uważaj na Używaj. Przepraszam, pomyliłem się, bo ja to ten artykuł pisałem któregoś dnia, to było 5 lat temu i jeszcze go używam. Używaj antystatycznego paska, który jest przyczepiony do bolca uziemienia w gniazdku. Zgodnie z wymaganiami na ogólnie instrukcji obsługi wymiany baterii. Do podważenia baterii BIOS nie używaj metalowego przedmiotu. Powinna to być praktycznie jakaś ewentualnie plastikowa albo drewniana wykałaczka. 6. Aby uniknąć uszkodzenia złącza baterii BIOS, należy je mocno przytrzymać podczas wyjmowania baterii. Czyli jak macie ten spust, gdzie go się podważa, żeby wyciągnąć baterię, to z drugiej strony palcem przytrzymujcie, żebyście nie wyłamali tego spustu. Dodam z siebie jeszcze ostrzeżenie, że przed otwarciem pokrywy lub paneli komputera należy odłączyć wszystkie źródła zasilania po zakończeniu prac wewnątrz komputera. Należy przymocować wszystkie pokrywy, panele, śruby przed podłączeniem źródła zasilania. Po pierwsze, tak, niektórzy robią tak, że robią na otwartym komputerze takie zabiegi, który działa, jest podłączony do prądu, co od razu ryzykują swoim zdrowiem, życiem i do tego idiotyzmem. Jeszcze dodam, że komputery stacjonarnie korzystają z baterii litowej 3 V CR2032, która jest także używana w zegarkach lub innych małych urządzeniach elektronicznych. Informacje dla tego modelu można znaleźć na stronie internetowej Wikipedii. No. Jeszcze dodam przestrogę. Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzić ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas do metalowej, do niemalowanej metalowej powierzchni, na przykład złącza z tyłu komputera. Tak, to się zgadza, ja to robię trochę inaczej. I teraz przejdziemy jeszcze lepiej. No to właśnie mówię. Wymiana baterii CMOS jest bardzo prosta. Wyłączacie źródła zasilania od komputera, wszystkie przytrzymujecie przycisk power na obudowie komputera, żeby rozładować wszystkie ładunki elektryczne w nim. Odkręcacie śruby od obudowy, zdejmujecie panel, do tego właśnie zdejmujecie ten panel. Lokalizujecie baterię, ale zanim przystąpicie do jej wyjęcia, dotykacie palcem przewodu. Przewodem, co ja mówię z tym przewodem? No,
Albo jeżeli macie tak jak ja opaskę antystatyczną na nadgarstek, to jesteście całkowicie chronieni. Jeżeli nie macie, to listwy antyprzepięciowej pod biurkiem komputera dotykacie bolec wystający z tej listwy. To jest właśnie bolec uziemienia, który odprowadzi z waszego ciała ładunki statyczne. No. I wtedy dopiero jak odprowadzicie przez 5 sekund te ładunki, możecie przystąpić do demontażu. Demontaż rozpoczynamy w ten sposób, że po prostu wykałaczką podważamy, przesuwamy bolec na samym gnieździe baterii w prawą stronę, delikatnie pilnując, żeby batarię, bo bateria odskakuje, ona jest na takiej sprężynce metalowej, ona odskakuje jak odciągniecie bolec. Pilnując, żeby nie poleciała na płytę główną i nie dokonała zniszczeń. Dobrze. Dalej wyjmujemy tą baterię, patrzymy, czy nic się tam nie dzieje na tym złączu. Można bardzo delikatnie pędzelkiem z włosiem przeczyścić te złącze. To nawet pomaga. Dobra, teraz drugi część, montaż nowej baterii. Nową baterię wyciągamy z opakowania. Na przykład jak tu macie na zdjęciu Energizer. I tak, najlepiej jest ją suchą chusteczką higieniczną przetrzeć z tłuszczu, bo my na palcach zawsze macie jakieś odciski tłuszczu, więc lepiej jest ją przetrzeć i to i po prostu najlepiej róbcie to w gumowych rękawiczkach jednorazowych. I po prostu wkładamy baterię w złącze, słyszymy klik. To jest znak, że właśnie to dźwignię, która przytrzymywała baterię, odciągnęliśmy, ona kliknęła, że zakleszczyła się na baterii i już mamy zrobione. Krok kolejny, złożenie paneli, zakręcenie wszystkiego. Podłączamy źródło zasilania do komputera, włączamy listwę z powrotem, która podaje nam napięcie na komputer. Odpalamy komputer i wciskamy klawisz DEL, dopóki nie wyskoczy nam menu właśnie BIOS-u albo UEFI. W każdej płycie jest to troszkę inaczej, ale zazwyczaj jest to klawisz DEL na klawiaturze, który znajduje się zazwyczaj na klawiaturze numerycznej koło przycisku ENTER i 0. I po prostu wchodzimy. Ustawiamy w pierwszej kolejności datę, godzinę. I sprawdzamy, czy nasze wszystkie ustawienia są prawidłowe. Jeżeli są, to bierzemy, idziemy na koniec, zapisz i zakończ konfigurację i komputer powinien uruchomić się ponownie i już system operacyjny nam wystartuje w pełną mocą. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie komentarze pod filmem, chętnie na nie odpowiem. Ja też nie jestem guru informatyki i pewnych rzeczy nie wiem. Mam prawo nie wiedzieć, ja też we wszystkim nie siedzę. Jak widzicie na właśnie zdjęciu, siedzę w Linuxie, mam komputer wyjebany w kosmos postawiony na Linuxie. W informacjach na moim kanale YouTube macie całą specyfikację mojego komputera, moich laptopów, jakie ja mam posiadam. I ja po prostu przeszedłem na Linuxa, bo miałem już dosyć awarii, blue screenów w Windowsie, brakach w sterownikach, konfliktów tych sterowników z samym Windowsem i po prostu chciałem czegoś nowego i Linux mi oferuje bardzo dużo. Na przykład teraz mogę wam powiedzieć, że idzie nagrywanie i zużycie procesora to tylko 20% i cały czas mam na OBS-ie 60 klatek na sekundę. Więc uważam, że działałem też na OBS-ie w Windowsie 10, ale tam różnie było, czasem było 30-40 klatek, bo Windows po prostu ma swoją pamięć wirtualną, która ma 4 GB. Ja sobie to dopierdoliłem do 8 giga i to zajebiście działało i gry zapierdalały jak głupie i w ogóle wszystko. Ale z każdą kolejną aktualizacją coś się pierdoliło i naprawdę ja już miałem tak dosyć, przychodziłem z pracy, włączam komputer i co? I Windows stoi na logu kurwa dęba. No. I założę się, że wy też mieliście to i ja już miałem tak tego wszystkiego dosyć, bo mówię, cholera jasne, nie po to budowałem komputer za 6,5 tysiąca, żeby kurwa system się nie postawił.
I któregoś dnia naprawdę już się tak wkurwiłem, że... I jeszcze co się stało. Aktualizacja Windowsa spowodowała awarię dysku NVMe. No. To była katastrofa. Ale też podejrzewam, że jak kupiłem te wszystkie elementy do komputera, to mogło być tak, że właśnie ja je wiozłem z Warszawy w plecaku. To ten dysk też mógł znałapać trochę wilgoci i jego szlak już wtedy zaczął trafiać. No ale dobra, ważne. Kupiłem nowy ten sam dysk przez X.com latem, więc nic mu się tam nie stało. Więc działa system Linux, Mint jest zainstalowany na NVMe, GoodRama, PX500, 512 GB, tak dla Linuxa. Cały dysk jest tylko na system. I reszta aplikacji. Aplikacje ogólnie Linuxowe działają na tym dysku, ale gry mam w ogóle na innym dysku. Tak samo multimedia, żeby wszystkiego na jednym nie trzymać. Dobra. Więc omówiliśmy sobie dzisiaj baterię CMOS, czyli CR2032. Jak ją się wymienia i jak się konserwuje komputer. Naprawdę, jeżeli macie jakieś pytania, to walcie. Bo pierwszą usterką, jaka może występować czasem, jeżeli długo nie wymieniacie baterii BIOS, a ta usterka zazwyczaj występuje w UEFI, to jest coś takiego, że wciskacie przycisk zasilania, komputer wam się uruchomi, ale zaraz zgaśnie. I wciskacie ponownie i nic się nie dzieje. To właśnie jest już objaw, że powinniście wymienić baterię. Ok, trzymajcie się i jak coś to dawajcie znać, żeby... Dobra, na razie, trzymajcie się.